5 dni po inauguracji nowego sezonu Ekstraklasy Lechia podejmowała na PGA Arenie szóstą drużynę minionego sezonu Bundesligi – Schalke 04 Gelsenkirchen. Biało-zieloni nie przestraszyli się utytułowanej drużyny i od samego początku groźnie atakowali. Dobry przechwyt Nazario, dźwigała, prostopadłe podanie Wiśniewski, blisko pokonania Fermana. 12. minuta spotkania i pierwsza groźna sytuacja piłkarzy Schalke. Dośrodkowanie Denisa Aogo marnuje jednak Nastasić. Zaledwie 2 minuty później bardzo składna akcja lechistów. Piłkę przechwytuje Borysiuk. Makuszewski dobrze do Nazario. Tam jest Buksa i na raty. Łapie piłkę Ferman. Schalke szukało swojej szansy w wysokim pressingu i szybkim odbiorze na połowie Lechi. Po właśnie takiej akcji Meyer groźnie uderzał na bramkę Budziłka. Jedną z lepszych sytuacji w tym meczu lechiści stworzyli sobie w 35. minucie. Dobre rozegranie po prawej stronie, tam jest Wojtkowiak. Wojtkowiak, dobra wrzutka, Nazario szybszy od Fermana. Ale piłka ląduje obok bramki Schalke. Gdańszczanie dalej atakowali, stwarzali kolejne sytuacje. Nazario i tym razem lepszy bramkarz gości. Po rzucie rożnym z groźnym kontratakiem ruszyli królewsko-niebiescy. Z własnej połowy no mają już przewagę 3-2. Jest tam Draxler. Draxler sam ponad bramką Lechi. Schalke jednak nie zwalniało tempa i dalej atakowało. Indywidualna akcja Sanie. Meyer i kilka metrów obok bramki. 44. minuta spotkania. Ponownie Schalke w ataku i znowu prawą stroną boiska. Zły wślizg Lekowicza wykorzystuje Sanie. Sanie sam. I mamy pierwszą bramkę dla zespołu z Niemiec. No, za dużo miejsca w tej sytuacji Malocia zostawił pomocnikowi Schalke. Larua Sanie wykorzystuje to. Jeszcze niewiele brakowało, a Budziłek zapobiegłby stracie bramki. Jeszcze przed przerwą gdańszczanie starali się wyrównać. Po faulu na Makuszewskim z około 20 metrów Piotr Wiśniewski uderzał z rzutu wolnego. Dobrze jednak odbija piłkę Ferman i sędzia kończy pierwszą połowę spotkania. W drugiej połowie zobaczyliśmy całkowicie inną Lechię. Trener Brzęczek dotrzymał słowa i wymienił całą jedenastkę przy jedynie 4 zmianach w Schalke. Pierwsi zaatakowali lechiści. Stolarski ma tam trochę miejsca, prawy obrońca Lechii. Stolarski, dobre dośrodkowanie, Pawłowski miał tam trochę miejsca, ale bez problemu piłkę łapie Ferman. W odpowiedzi strzelec bramki Sanie. Sanie czysto powstrzymywany, tak uznał sędzia. Ale błąd obrońcy. Gorecka. I ratuje Lechię przed stratą bramki Mateusz Bąk. Ładna trójkowa akcja królewsko-niebieskich. Meyer. I ponownie lepszy Bąk. Sanie, no dużo piłek przechodziło właśnie przez tego piłkarza. Teraz błąd Pawłowski. Dobrze mu wychodzi Kuświk. Pawłowski sam, no trochę szczęśliwie. Pawłowski. I nieczysto uderza daleko obok bramki. W drugiej połowie obie drużyny nie stwarzały już tak wielu sytuacji bramkowych, z czego do większości z nich dochodziło po stałych fragmentach gry. Ostatnie słowo należało do piłkarzy Schalke. 89. minuta spotkania. Meyer jest tam też w polu karnym. Huntelaar. Piłka ponownie do Meyera. Meyer sam jeszcze raz uderza. I tylko boczna siatka. Wynikiem 1-0 dla Schalke zakończyło się kolejne sparingowe spotkanie Lechii. Drużynę Jerzego Brzęczka czeka teraz wyjazd do Poznania na mecz z Lechem i super mecz na PGA Arenie z Juventusem Turyn.